Dzień dobry, drogie dzieciaczki. a raczej dobry wieczór, bo już ciemno jest. Eee, stwierdziłem, że nagram wam takiego mojego vlogaska. Eee, ostatnio rzuciłem wam te właśnie podziękowania na 4000. Eee, I tam właśnie wspomniałem o tym naszym poradniku, który mamy zamiar pisać. I jeden z Was wypunktował mi fajną sprawę ponieważ ten poradnik jest przygotowany, ten spis treści, który tam wrzuciłem, jest przygotowany bardziej od strony technicznej, czyli jak możemy coś zrobić, jak możemy coś zagrać, jakie są ćwiczenia, jakie są techniki i tak dalej, a pominęliśmy aspekt psychologiczny, czyli co się dzieje, znaczy co się dzieje, co robić, gdy zderzymy się z taką ścianą, że na przykład nie chce nam się ćwiczyć, że nie mam motywacji do grania i tak dalej i stwierdziłem właśnie, że to na pewno ujmiemy w tym poradniku i też, że nagram taką właśnie serię filmików, w których właśnie będę chciał troszeczkę porozmawiać, tak, moje myśli, moje przemyślenia na ten temat. I dzisiaj, będąc na rowerku, tak właśnie zastanawiałem się, co by można było tutaj takiego, od czego można byłoby zacząć. I mm, pierwsze, co mi się nasunęło na myśl, to jest właśnie takie pytanie najprostsze w sumie pytanie, jakie właśnie zadaję, jaką zawsze na pierwszych zajęciach. Co Cię w sumie motywuje do grania? Dlaczego w ogóle sięgnąć po ten instrument? O co chodzi? Dlaczego chcesz zacząć grać? Proste pytanie, ale jest to dobre pytanie dla każdego, w sumie, tego, co zaczyna i tego, co już gra. Rok, dwa, dziesięć i tak dalej. Żeby sobie na takie pytanie odpowiedzieć. Zderzemy się z taką ścianą, właśnie, żeby spróbować sobie zadać takie pytanie, po co w ogóle to robimy, co, co, co nam to daje, co, o, o co chodzi w ogóle w tej pasji, dlaczego chcemy to właśnie robić. Nie? I o tyle celów właśnie takich możemy mieć milion, bo na przykład nie wiem, chcemy zaimponować koleżance, albo nie wiem, chcemy zagrać na ognisku parę piosenek, albo nie wiem, chcemy zostać gwiazdą roka. To o tyle takie cele, które wychodzą od nas, które są motywowane przez nas samych, są fajne, um, a na przykład cele, gdy nie wiem, dzieciaki, bo ja zazwyczaj pracuję właśnie z dzieciakami, e, przychodzą mi na przykład pytasz się właśnie, dlaczego to, to chcesz działać, e, i mówić, nie wiem, bo kolega chodzi, albo nie, mama mi, mi powiedziała, żebym spróbował, żebym coś tam pograł, nie, bo nie wiem. A czy słuchasz w ogóle muzyki, się pytam, nie a on nie, 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 To po prostu mama powiedziała, że jest fajnie i ten. No to e, raczej średnio. Um, i o tyle właśnie takie osoby mają później problem, żeby się w tym instrumencie jednak odnaleźć, bo jeśli coś od nas samych nie wychodzi, no to już jest, już jest problem, nie? I e, sam wielokrotnie zderzałem się z taką ścianą. Miałem raz taki przestój po prostu nie wiem, półroczny, co w ogóle nie, nie dotykałem instrumentu, nie chciało się w ogóle grać. E, ale jednak, właśnie takie, takie właśnie zadanie sobie takie pytanie jednak może nas przywróci na te tory. I, i, może nam też pomóc w ustaleniu celów. Bo jeśli chcemy na przykład zagrać sobie tylko na ognisku, tak jak powiedziałem, no to macie te nasze śpiewniczki, e, chcecie się nauczyć tylko takich najprostszych akordzików, no to myślę, że z miesiąc ogarniecie bez problemu. Ale. To już wymaga pewnego czasu, żeby poświęcić. Nie? Jeśli chcecie na przykład, nie wiem, zagrać już trudniejsze rzeczy, ale też takie ogniskowe, sobie pograć na chwycikach, już te właśnie z poprzeczką i tak dalej, no to myślę, że do trzech miesięcy, jeśli po prostu siądziecie nad tym ogarniecie i to już z Wami zostanie, bo to już tak, z, z na gitarze jest tak jak troszeczkę jak zjazd na rowerze. Jeśli już tego się nauczyliście, no to już później wrócicie, jakoś tam chwycić tą gitarę, jakoś tam będziecie kulać, ale no to zagracie coś, nie? Przypomnijcie, spędzicie tyle czasu, przypomnijcie sobie, no i wrócicie do tego instrumentu. Oczywiście im jesteście dalej, no to trudniej jest do tego wrócić, ale postaracie się, no to ogarniacie temat, nie? Tylko jest motyw taki, że musicie teraz, yy, yy, mając taki cel, musicie być jednak świadomi, że nikt tego za was nie zrobi tych ćwiczeń, nie, bo o ile są ludzie utalentowani, którzy po prostu biorą instrument i grają, to o tyle w każdym czymś takim jest to poparte jednak wielogo, wieloma godzinami ćwiczeń. Nie? Ja na przykład jak prowadzę zajęcia Dzieciakom zawsze mówię, że dobra, gracie ze mną, ale nie idźcie, że my na lekcji nauczymy się y, grać, bo tak naprawdę granie to wy się uczycie sami. Jestem tylko po to, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda, a wy jesteście od tego, żeby zrobić całą robotę. I o tyle wy na przykład gracie ze mną godzinę w tygodniu, no to każdemu do, polecam, żeby sobie pograł przynajmniej nie wiem, pół godziny codziennie, bo w skali tygodnia pół godziny daje nam trzy godziny, nie? Jeśli spędzimy w skali tygodnia trzy godziny z instrumentem, no to już coś z nim na pewno zrobimy. O ile oczywiście chcemy być lepsi, no to wiadomo, poświęcamy więcej czasu, ale jednak musimy znaleźć ten czas na to, żeby jednak poświęcić na to granie. Nie? Musimy jednak chcieć wygospodarować ten czas. Wiadomo, praca, sprawdziany, szkoła, rodzina i tak dalej, ale jednak musimy mieć ten czas, który jest tylko dla nas, dla instrumentu, żeby jednak pograć, nie? Eee, I o tyle właśnie chciałbym, że żebyś gracie, żebyście jednak poświęcali ten czas. Chciałbym właśnie Was zmotywować do tego, żebyście jednak siadnęli, zastanowili się pierwsze, właśnie, dlaczego gracie, co chcecie osiągnąć, żebyście jednak takie cele sobie gdzieś tam ustawili. Właśnie tak jak mówię, chcecie być gwiazdą mroka? No to spoko, ale liczcie się z tym, że będziecie musieli dużo ćwiczyć. Chcecie pograć na ognisku? Nie ma problemu, ale musicie oczywiście też spędzić pewien czas nad tym, żeby sobie pograć. I stwierdziłem, że fajne będzie właśnie w tej serii filmików, jeśli będę Wam też dawał takie małe zadania. Swoim dziedzikom daję zadania i Wam też będę dawał. Głównie to będę starał się właśnie, żebyście posłali jakiś piosenek albo tam, nie wiem, zrobić jakieś ćwiczenia. I o tyle też właśnie te filmiki staram się też tak nagrywać na szybko w sumie z tego. Bez żadnego montażu to będzie bez tam jakichś efektów, jeszcze telefonem taka właśnie słaba jakość. Bo to bardziej chodzi o, o Was po prostu, żebyście Wy zastanowili się nad pewnymi właśnie tematami, żebyście po prostu zrobili ćwiczenia. Dzisiaj będziecie mieli zadanko pod spodem, żebyście tam posłuchali paru piosenek, a to jest właśnie też po to, żeby wzbudzić w Was też trochę taką ciekawość muzyczną, o ciekawości muzycznej. Porozmawiam następnym razem, to już specjalnie zrobimy taki dłuższy może odcinek, żeby o tym porozmawiać, gdzie będziecie mieli zadanko w linku pod spodem, a w linku w linkach, bo tam Wam napiszę różne pioseneczki, które sobie posłuchacie. I co? I zastanówcie się dzisiaj nad tym, dlaczego gracie, co was motywuje i jakie macie cele. To jest fajna sprawa, mi się wydaje, żebyście takie coś zrobili i myślę, że to na pierwszy filmik będzie spoko sprawą. Jeśli coś będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście pytacie, rozwiniemy wszystkie tematy, nie ma problemu. A teraz, miłego wieczoru Wam życzę na razie Pa!